Nie jesteś zmęczona, mamo? Może najpierw pojedziemy do domu i Mariola zrobi ci coś do jedzenia. Nie, Boguś, zawieź mnie najpierw do Kasi. Ja wiem, ale wiesz, nie będziemy mogli być u niej zbyt długo. Nie wiem, może jakiś kwadrans, bo przed dzień operacji to takie długie wizyty są niedozwolone. Zresztą Kasiula jest bardzo osłabiona. A jak ty się czujesz, mamo? Dobrze, Boguś, dobrze. Czasem mnie serce zaboli, ale co tam ja? Już stara jestem. Ja się nażyłam, żeby dobry Pan Bóg mnie z tego świata już wziął, a Kasi zdrowie dał. Mamo, ale co też mama opowiada? No, jeszcze kawał życia przed tobą i ty będziesz zdrowa, Kasia będzie zdrowa. Tak się do Boga módl. Proszę cię. Panie ordynatorze. Mogą Państwo być spokojni. Operacja przebiegła niezwykle pomyślnie. Nie przewiduję żadnych komplikacji. Myślę, że za parę tygodni Państwa córka będzie mogła wrócić do domu. Słucham. Cześć, Mariola. Cześć, szwagier. Wracam właśnie ze szpitala od Kasi. Wygląda na to, że przeszczep się przyjął. Czuję się coraz lepiej, ani śladu komplikacji. To wspaniałe, ale przepraszam cię. Mam bardzo ważną sprawę do Bogdana. Zastałem go? Nie ma go. Pojechał po zakupy. Czy coś się stało? Mam smutną wiadomość. Mama miała dziś rano zawał. Nie żyje. Boże. Znalazła ją sąsiadka. Boże.